Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk. Słuchacie właśnie podcastu Podróż bez Paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam dzisiaj wielką przyjemność gościć po raz pierwszy w programie. Za mną jest Tomasz Rutkowski, który patrzy na świat z geograficznego punktu widzenia, czyli kompletnie inaczej często niż my to robimy na podróży bez paszportu, bo my patrzymy na i na tę politykę międzynarodową, stosunki, a dzisiaj trochę o geografii, klimacie i środowisku w kontekście Australii. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dzień dobry, witam. Słyszałem takie określenie, że jeżeli chcemy właściwie szukać takiego przykładu państwa, które jest najbardziej narażone na zmiany klimatu, którym te zmiany klimatu widać pod kątem katastrof, również i humanitarnych, katastrof klimatycznych, przyrody, to właśnie warto popatrzeć na Australię i jednak przekonać się o tym, że zmiany klimatu następują. Przede wszystkim klimat ma ogromny wpływ na jakość naszego życia. Tak, dokładnie. Choć tutaj takie małe zaznaczenie, że Australia generalnie jest no, dużym... Terenem, duży kontynent, kraj. I tutaj widać te zmiany klimatyczne w skali takiej globalnej. Natomiast jeśli mówimy o takich miejscach, gdzie te zmiany widać najbardziej, no to trzeba też wspomnieć o Grenlandii, gdzie temperatura wzrosła około 3 stopnie, a na przykład na archipelagu Svalbard to jest w Norwegii o 4 stopnie. Natomiast Australia pasuje się na tym mniej więcej 1,47 stopnia. Więc prawie półtora stopnia tutaj wzrosła, natomiast o tym mówi się najwięcej, ponieważ tamte zjawiska są najwięcej pokazywane, można powiedzieć w terenie. Telewizji, na zdjęciach widzimy, ponieważ ten teren jest ogromny. Tych pożarów, tych wszystkich zjawisk klimatycznych, tych katastrof jest bardzo dużo. Natomiast tutaj w zaciszu można powiedzieć, są jeszcze kilka innych takich miejsc, mniejszych, na które ten klimat właśnie wpływa jeszcze bardziej. Ale generalnie, jeśli mówimy o Australii, to Australia jest, tak już powiedziałem, dużym terenem i tu jest kilka klimatów. Jest i podrównikowy, jest i zwrotnikowy suchy w centrum Australii. Tu w ogóle środek Australii, cała Australia prze, przechodzi przez zwrotnik koziorożca, przez samocen. Na wschodzie mamy klimat wilgotny, na południu mamy taki kontynentalny, no i mamy podzwrotnikowy morski też na południu, tam w, w okolicach już Tasmanii. I jeśli mm, słyszymy o tych lasach, to trzeba wiedzieć, że lasy zajmują 17% Australii. Tutaj bardzo dużo jest pustyni, i półpustyń w tej Australii. Te lasy, które, o których słyszy się właśnie najczęściej, są zdominowane przez ymm, drzewa eukaliptusowe. Jest ich najwięcej. No i lasy akacjowe. To jest taki drugi gatunek, gdzie też jest ich y, dużo. Ale też Australia może poszukiwać się tym, że oddycha najczystszym powietrzem, jednym w zasadzie z najczystszych na świecie, tyle że w okresie od grudnia do stycznia zmienia się ono na jedne z takich najbardziej zanieczyszczonych, zwłaszcza okolice Canbery, zwłaszcza Sydney, czyli południowy wschód Australii. No i ten dym, to zanieczyszczone powietrze, trafia także przez morze Tasmana do Nowej Zelandii, więc tutaj ten klimat wpływa na te państwa sąsiadujące. Co jeszcze takim ważnym rzeczą, które trzeba powiedzieć, to to, że Australia ma dużą ilość gatunków endemicznych, 83% ssaków, 89% gadów, 9% ryb, prawie 95% płazów, to są wszystko endemity, które żyją tylko i wyłącznie tam w Australii. Jeśli mówimy o klimacie i o tym, co wpływa na ten klimat australijski, to trzeba powiedzieć o takim dużej oscylacji ENSO, czyli występowanie w zasadzie w południowej części Oceanu Spokojnego na zmianę takich trzech cykli. El Nino, Lanina i cykl neutralny. Każda z tych faz oznacza określoną pogodę, określony stan atmosfery, temperaturę, ilość opadów i tak I El Nino i La powstają i trwają przez no tak kilkanaście miesięcy, można powiedzieć. El Nino oznacza dla Australii opady, czyli obserwują je, można powiedzieć, często teraz strażacy, rolnicy, ponieważ tu ma wpływ na, na uprawy oraz na to, czy pożary będą mogły być gaszone właśnie przez czynniki naturalne, czyli przez deszcze. Na równiku Mamy wiatry, mamy pasaty i one wieją ze wschodu na zachód. I czasami wieją mocniej, czasami słabiej. Jeśli wieją mocniej, oznacza to, że woda w pacyfiku nie ma czasu się ogrzać od tego słońca, bo właśnie przepychana jest przez ten prąd Humnolta, prąd porówiański od Ameryki Południowej, jakbyśmy patrzyli na mapie, w stronę Australii, w stronę Indonezji. I ta kumulacja tego parowania tej wody, następuje właśnie w tej Azji Południowo-Wschodniej i tam występują wtedy najbardziej obfite deszcze. No i teoretycznie Elanina przynosi chłodniejsze powietrze, ale tylko teoretycznie, bo obecnie przy tym ociepleniu klimatu para wodna no, potęguje ten wzrost temperatury. I Im cieplejsza jest ym, atmosfera, tym więcej wilgoci może zatrzymać się i średnio mówi się, że o jeden stopień ocieplenia to jest 7% więcej pary wodnej. I gdy mamy ten cykl właśnie, gdy mamy lanina, to ona powoduje wilgoć nie tylko obfito opady deszczu właśnie, nie tylko w Australii głównie właśnie północnej, czy tam Indonezji i Azji południowo-wschodniej, ale także wpływa na klimat Afryki na przykład. Afryka południowa czy Sahel to są te wtedy wilgotne miejsca i lanina powoduje z kolei to, że w niektórych miejscach jest sucho. Na przykład Afryka Środkowa albo ten słynny róg Afryki, czyli Somalia, Etiopia i Kenia. Tam już widać ten wpływ. Mieliśmy bodajże trzeci albo czwarty już rok bez opadów. Tam jest dramat, jeśli chodzi o, o ten klimat i to jest właśnie związane z tym układem. Drugi układ to właśnie jest El Nino i on powoduje z kolei, że te pasaty, które wieją właśnie ze wschodu na zachód, one słabną. I jak słabną, to ta woda, która nagrzewa się i paruje właśnie w, na oceanie spokojnym, nie ucieka tak szybko i powoduje to, że tam są główne te wyładowania, tam są zwiększone opady, tam jest wilgotno. I to też wpływa na Amerykę Południową czy na Zatokę Meksykańską. Natomiast idąc dalej na zachód, to Australia ma sucho i te miejsca, które w przypadku Lanina miały wilgotno, teraz też mają, prawda, jest odwrócenie tego cyklu, mają sucho. Czyli ten Sahel, czyli ta Afryka Południowa, ma susze ogromne, natomiast ten róg Afryki z kolei jest obfity. W opady. Tak mniej więcej rozkłada się klimat Australii, i mniej więcej to wpływa właśnie na to, czy będzie w danym roku sucho, czy będzie w danym roku wilgotno. I generalnie co jakiś czas, no co kilka miesięcy są takie prognozy podawane właśnie w australijskich mediach, czy na australijskich stronach, z jakim cyklem będziemy mieli do czynienia w najbliższych miesiącach, ponieważ to nie jest, że on powstaje nagle, tak on się tworzy przez wiele, wiele miesięcy. Więc można sobie wejść na różne portale pogodowe w Australii, które o tym informują, do jakiego cyklu się właśnie zbliżamy. Obecnie mamy przewoźny. Uwagę, lanina, już od drugi albo trzeci bodajże rok. Ja tak z Ciebie słucham i myślę sobie, że ludzie, którzy starają się prognozować pogodę, powiedzmy, Australia jest też rynkiem rolniczym, no, mają bardzo dużo pracy, jeżeli chodzi o przewidywanie, i też Australia jest krajem nieprzewidywalnym. O tak, może i rzeczywiście ciężko cokolwiek planować. No tak, sami Australijczycy wiedzą, że im jest o wiele trudniej zobaczyć te zmiany klimatu. Ponieważ oni w zasadzie doświadczają co pół roku, można powiedzieć, takich zmian klimatu. One są bardzo, bardzo zróżnicowane. Ktoś wystarczy, że przyjedzie o nie tej porze roku i może się rozczarować. Tak więc też osoby, które odwiedzają Australię i turyści sprawdzają często o jakiej porze roku, jaka pogoda może wystąpić w danym miejscu. Tutaj obecnie no, podczas katastrof, można powiedzieć, pogodowych polecana jest głównie Tasmania, ponieważ wydaje się jednym takim zakątkiem, który w miarę dobrze można spędzić tam czas, w tym właśnie czasie, tak? gdy. Na jednej stronie panują upały, a z drugiej strony mamy, mamy powodzie. Pretekstem też do naszego spotkania, bo kiedy rozmawialiśmy o tym, kiedy wysłałem do ciebie wiadomość, była informacja o tym, że rzeczywiście KFC australijskie zmuszono jest wymienić sałatę na kapusta. I oczywiście głównym powodem miało być zalanie upraw i wojna na Ukrainie, ale ten gigant branży fast food gdzieś tam w tle tej informacji mierzył się właśnie również z tymi cenami. Cenami warzyw, które wzrosły kilkukrotnie. I oczywiście jedną z głównych przyczyn wymieniali właśnie kryzys klimatyczny. Jak właściwie moglibyśmy połączyć? Fakt, że sałata w Australii kosztuje 30 zł. Producenci mają problem, a Australijczycy zaczęli publikować w mediach społecznościowych zdjęcia no, z informacją o jej cenie. No tak. Australia ma cały czas takie problemy. Mieliśmy spore powodzie tam w Australii, które nabroiły tym blendatorom faktycznie. Też tej wspomnianej, właśnie sałatę, między innymi, tą KFC musiał zamienić na kapustę. To był taki szok dla niektórych. Ale na przykład w stanie Queensland. Właśnie nie można było tej sałaty zasadzić, bo były przymrozki. To jest taka sytuacja, gdzie ktoś zmaga się z katastrofą jakąś klimatyczną i nagle później myśli, no dobra, czas na odbudowę. Natomiast przychodzi jeszcze druga fala, czy to drugiej powodzi, czy to przymrozków, i powoduje, że rolnicy tracili trzy uprawy z rzędu. Zupełnie taka sytuacja, właśnie wystąpiła też z kawą w Ameryce Południowej. Sezon huraganów, który zniszczył plantację. Sezon huraganów amerykańskich, który z Oceanu Atlantyckiego wchodzi w zatokę meksykańską. Jest taki właśnie słynny sezon huraganowy. No to. Spustoszył w pewnym roku bardzo dużo plantacji kawy, zwłaszcza w Ameryce Środkowej i Południowej, i tam właśnie na rynku zabrakło drzewek. Trzeba było czekać, aż te drzewka będą dostępne, aż się pojawią, kiedy zasadzono je w końcu, to przyszły przymrozki. No i cena kawy wyskoczyła do góry, prawda? Bo trzeba poczekać 4 lata, aż takie drzewko wyda pierwsze owoce, tutaj w tym przypadku kawy, i więc tu był z tym problem. I tutaj fakt sałata kosztowała 10 dolarów, też tyle samo co kalafior, i jeszcze drożej kosztowało w zasadzie szpinak, bo 300. Procent skoczyły ceny, potrzebowały, właśnie z takich przykładów jak ta Ameryka Południowa i kawa, dokładnie podobne zjawiska. I tutaj, tak jak wspomniałem, rolnicy stracili w tym Queensland właśnie trzy uprawy z rzędu no to bardzo dużo. I takie problemy żywnościowe Australii dopiero w zasadzie zaczynają się na dobre. Będzie problem też z dostępnością ryżu, z wołowiny, owoców takich pestkowych, o winogrona. Co do winogrona, to 70% australijskich regionów upraw winorośli o takim właśnie klimacie śródziemnomorskim, słynące z win, na przykład Barossa czy. Margaret, staje się coraz mniej odpowiednie do uprawy tych winorośli w ogóle. I już są problemy z takim wczesnym dojrzewaniem, z obniżoną jakością tych winogrona, więc tu jest duży problem i no co prawda sezon takich cyklonów w Australii jest dosyć mały. W zeszłym roku pamiętam, chyba było trzy z tego co pamiętam, ale na przykład w 2006 roku cyklon Lary zniszczył 90% upraw bananów. W północnym Cleveland. Ceny skoczyły o 500% i to na 9 miesięcy, więc to pokazuje, jak ten klimat jest tak mało przewidywalny, że w zasadzie w każdym roku możemy spodziewać się innej katastrofy w, w samym rolnictwie i nikt nie wie, gdzie będzie susza, gdzie będą powodzie, gdzie będą braki, w jakim aspekcie i jaki produkty będzie brakować, bo to nie tylko chodzi o uprawy, ale także o transport. To trzeba też zaznaczyć, że niekiedy uprawy są, natomiast jest problem z transportem. Podczas pożarów spada produkcja mleka generalnie o 40%. Sam fakt, że są pożary. Natomiast sam stres wywołany z tym dymem, y, podobno u krów, zmniejsza o 25% produkcji mleka, więc to, to są takie aspekty, o których mało się pisze. Ponad 90% żywności spożywanej w ogóle przez Australijczyków jest produkowanych w kraju. Więc jeśli oni czegoś nie mają, to muszą importować. I pod takim względem środowiskowym to przedsiębiorstwa rolnicze zajmują ponad połowę powierzchni Australii, więc to jest bardzo dużo. No i o dziwo otrzymują bardzo małe dotacje rządowe. Nie wiem jak to teraz się zmieni w nowych rządach, ale 2% dochodów australijskich rolników pochodziło z tego wsparcia rządowego. Myślę, że najważniejsze dzisiaj wyzwania stoją, przynajmniej tak z perspektywy Polski, Europy. Bardzo dużo mówi się o energetyce, zaraz przejdziemy do innych kwestii. Czy w jakiś sposób Australia ma pomysł na to, jak zbilansować swoje źródła energii? I też, no, oczywiście, trzeba sobie z tym powiedzieć, że Australia węglem stoi. Tak, Australia węglem stoi i to widać, bo ich tak zwany miks energetyczny to jest 75% węgla, natomiast u nas to jest niecałe 65%, 30% mają więcej dla porównania. Później jest dopiero woda i energia wiatrowa, to jest razem 7%, więc tu widać, że Australia ma w czym się podciągnąć, tym bardziej, że widać, że ją stać. Tasmania osiągnęła cel zerowych emisji gazów cieplarnianych netto, ona korzysta w 100% z energii odnawialnej z wody i wiatru, co ciekawe do 2040 roku chcą dojść do 200%, czyli chcą mieć nadwyżkę energii, którą właśnie będą mogli udostępnić innym regionom. I sami Australijczycy widzą właśnie tę zmianę klimatu. 80% Australijczyków przyznaje właśnie, że widzi te zmiany u siebie i byliby w stanie nawet co ciekawe przeznaczyć rocznie między 500 a 1000 dolarów na walkę z takimi zmianami. To pokazuje jak mało robi rząd. I każdy Australijczyk faktycznie w skali roku, tyle gdyby przeznaczył, no to mówilibyśmy o sumach około 12 miliardów rocznie, także bardzo dużo. Tutaj można wspomnieć też o stanie Australia Południowa. On się stał takim pierwszym energetycznym rynkiem, który bieżące zapotrzebowania na energię pokrywa w całości przez dachowe instalacje fotowoltaiczne. No co prawda nie w godzinach, nie całymi dniami, tylko w minutach to jest liczone, natomiast już widać i to bardzo pokazuje że nie tylko to jest potencjał, ale i takie realne działania tutaj są. I gdyby ten potencjał oni wykorzystali, to na większą skalę przyniosłoby to bardzo, bardzo widoczne rezultaty. Australia Południowa może pochwalić się takim rekordowym udziałem energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej w tym swoim właśnie miksie. I w ciągu 12 miesięcy on wyniósł ponad 60%. To jest bardzo, bardzo dużo. Natomiast Australijczycy sami widzą te zmiany, oni widzą, jak ich znajomi, osoby niekiedy medialne, umierają właśnie wskutek upałów, żywcem giną np. w samochodach, tak się zdarza, umierają też z powodu zatrucia dymem. Jest taki w ogóle wskaźnik Air Quality Index, to taki wskaźnik jakości powietrza i on się opiera o pył zawieszony w powietrzu, PM2,5, PM10, tam jest też ozon, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, no i właśnie emisję tlenku węgla. I na skali takiej, 300 oznacza stan niebezpieczny. Natomiast w Australii często przekracza 3000. A w takich miastach jak, na przykład, Melbourne zdarzały się i poziomy 4600. Więc to są ogromne utrudnienia dla funkcjonowania tej ludności. I sam premier mówił ostatnio, że Australia, zwłaszcza te. Te części Australii stają się coraz bardziej trudne do życia. No tu też nastąpiła zmiana, ponieważ teraz mieliśmy wybory i trochę odeszliśmy od tego lekceważenia zmian klimatu. Ludzie mieli dość, jak widać, pamiętam taka pani minister była, pan minister nauki, ze dwa lata temu chyba powiedziała, żeby podczas pożarów nie mówić absolutnie o zmianach klimatu, żeby nie poruszać takiej dyskusji o tych zmianach, bo to nie pomaga. Ale żeby skupić się na tym gaszeniu, no tak, jakby nie utożsamiać tych pożarów, właśnie tych katastrof, właśnie z tym aktualnym rządem, prawda? No i co za tym idzie decyzjami, jakie właśnie powodują, że ten rząd jest bierny, bo oni widzą, że to się powtarza co pół roku w zasadzie, te katastrofy, no i rząd jest bierny. Z kolei, właśnie premier Morrison podczas jednej właśnie z takich dużych, właśnie farupałów, udał się po prostu z rodziną na wakacje na Hawaje, jeśli dobrze pamiętam. No i oczywiście była presja, no i pod tą. Presją wrócił łaskawie o jeden dzień wcześniej, żeby nikt nie powiedział, że nie wrócił wcześniej, więc ten jeden dzień wrócił, żeby mu nie wypominali. Także no i tak trzałem kolano w ogóle tej partii całej jego. Przyczynił się do tego tak, taki filmik, który opublikowała właśnie ta partia, i on dotyczył zwalczania pożarów, o tym, jak robią wkład w ten wykreślenie tych pożarów, jak bardzo szybko reagują. No i wylało się fala hajtu, i został ten no, filmiku usunięty bardzo szybko. Z Morrisona generalnie stoi ogromne lobby węglowe. Morrison mówił wprost, że Australijczycy wyznaczą własną ścieżkę do roku 2050, ale przez Australijczyków i przez i właśnie w Australii. To jest tak wymowne hasło, które poszło w świat, że oni będą tutaj o tym decydować, a nie na jakichś zebraniach osób, ludzi, krajów, które zbierają się w różnych miejscach świata i o tym debatują. Oni tu wiedzą, co należy zrobić najlepiej i oni to zrobią. Ale ostatnio. No jak mówiłem, z tymi wyborami mamy taką małą zmianę, bo ten nowy premier Australii, Albanese, chyba tak się go wymawia, oświadczył, że właśnie kraj będzie dążyć do większej redukcji emisji gazów, już to zapowiedział, do większej niż zakładał poprzedni rząd. Jeśli mówimy o perspektywie roku 30, no to poprzedni cel klimatyczny wynosił 26-28%, to znaczy ograniczenie emisji cieplarnianych zmniejszy się o tyle procent. No i był... Krytykowany przez właśnie ekspertów klimatycznych, że to absolutnie nie wystarczy. No i takie analizy przygotowane przy, przez. Climate Targets Panel pokazują, że żeby dążyć do tego osiągnięcia celu, a cel jest 2 stopnie Celsjusza do roku 2050, czyli do, do tego, które zakłada porozumienie paryskie, w zasadzie 2 stopnie to najgorszy scenariusz, bo w miarę możliwości mamy starać się zejść poniżej 1,5 stopnia i Australia powinna przyjąć ten cel ograniczenia emisji o 50% do roku 2030. No i taki cel rekomendowała zresztą też przez wiele lat tam australijska partia pracy. Teraz dopiero się obudzili niektórzy australijczycy, że właśnie, że może by zagłosować na te partie, które, okej, okay, zrobią coś dla klimatu, ale są słabsze gospodarczo, bo taka narracja była w poprzednim rządzie, że obecny rząd jest silny gospodarczo, kraj zarabia, kraj się rozwija, kraj jest bogaty, natomiast nic nie robi w sprawie klimatu. Teraz mamy on przekręcenie w drugą stronę. No i w przypadku dążenia do tego celu 1,5 stopnia, to może, mogłoby oznaczać, że będzie ograniczenie emisji o 74% do roku. 2030. Tymczasem kraj obecnie przyjął cel redukcji o 43% do roku 30, czyli wychodzi na to, że to nadal o 7% za mało w kontekście roku 2050. I tego minimum, właśnie 2 stopnie Celsjusza, Australia robi o wiele, wiele więcej, natomiast nadal to są działania, które są jeszcze zbyt małe. Pierwsza kwestia to są energetyczne, druga to też są wyzwania i kwestie związane z rolnictwem, jakbym Cię poprosić o rozszerzenie. Tak, no tak już wspomniałeś że tutaj o, o tym węglu, że Australia węglem stoi, ale drugim problemem jest taki, że Australia dużo też konsumuje. Przeprowadzono jakieś takie badania poziomu skali konsumpcji. Jeśli wszyscy ludzie na całym świecie konsumowaliby tyle, co Australia, to potrzebowalibyśmy pięć planet. I z tym się wiąże właśnie ta żywność, którą Australia produkuje, bo produkuje jej bardzo dużo, jest eksporterem i to jednym z głównych. Natomiast to, że pogoda płata im figle, powoduje, że. Ostatnio nawet jeden, właśnie z największych eksporterów zbóż na półkuli południowej, jeśli nie największy w ogóle eksporter zbóż na półkuli południowej, po raz pierwszy od dłuższego czasu musiał importować zboże, bo w tym. Leczek, gdzie były te ogromne pożary, zebrała zaledwie 14,5 miliona ton pszenicy, gdzie średnio zbiera 25 milionów ton. No ale w tym roku 2022 już, czyli to jest okres 2001-2002, zebrała już rekordowo 33 miliony ton. Także widzimy, że Jeden rok jest taki deficytowy, że muszą importować, z kolei inne lata są takie, gdzie mają nadwyżkę i bardzo duże mogą mieć właśnie zyski z powodu tego, lub mieć większe, napełnić można powiedzieć spichlerze, żeby mieć zabezpieczenie na kolejne lata. Jeżeli właściwie rozmawiamy o Australii, czy możemy jakoś skategoryzować, jeżeli chodzi o największe zagrożenia, które dzisiaj trapią, to państwo. No tak, mamy wysokie temperatury, mamy powodzie, mamy pożary i to w tych samych latach. Przez ostatnie 20 lat lato, generalnie w Australii, trwało średnio miesiąc dłużej niż 50 lat temu, a zimy mamy krótsze o 3 tygodnie, więc tu widać tą zmianę bardzo wyraźnie. W Australii mamy takie zjawiska od ulewnych opadów które zmuszają na przykład mieszkańców Queensland do ewakuacji miasta, a później mamy rekordowe upały, no co nie pomaga się pozbierać po tych właśnie ulewach. I Zachodnia Australia miała też ostatnio upalne lato temperaturami 9 razy przekraczającymi 40 stopni, więc to są dopiero upały. Był taki upalny dzień w Boże Narodzenie, gdzie tam temperatura w Perth bodajże sięgnęła 42,9 stopnia, także temperatury są bardzo, bardzo wysokie. W takich miejscowościach jak Onslow na zachodzie też termometry pokazały 50,7 stopni, i to był właśnie rekord w 2021 roku, najwyższy rekord od 60 lat, w zasadzie wyrównanie tego rekordu, bo do takiego rekordu historycznego jest jeszcze daleko 53,1 stopnia 1889 rok, więc bardzo, bardzo dawno. No i jeśli są duże upały, no to mamy pożary. No i te pożary generalnie są naturalną częścią australijskiego klimatu, to trzeba przyznać. Jako, że Australia jest ogromnym krajem i kontynentem, to na danych obszarach pożary występują w różnych porach roku. To znaczy na północy mamy sezon pożarów podczas australijskiej zimy, czyli naszego lata, od czerwca do, do sierpnia, a na południu Australii pożary występują w naszą zimę, czyli u nich to pora letnia. No i oczywiście przyczyny są różne: upalna temperatura, właśnie burze, czynniki ludzkie, niedopałki, czy nieostrożności. I w miejscach gdzie jest bardzo sucho, no to bardzo prosto o, o pożary. Poza tym spora część Australii porośnięta jest eukaliptusem, czyli takimi drzewami, które właśnie których olejek jest bardzo, bardzo łatwopalny. I problem jest taki, że te pożary pojawiają się na obszarach gdzie do tej pory ich nie było. Są w zasadzie za duże, zbyt szybkie, żeby mogły w ogóle kontrolować je człowiek. A, a druga rzecz to jest taka, no, że pożary przemieszczają się do ekosystemów, które nie są przyzwyczajone do takich ekstremalnych zjawisk. Obserwowane jest takie właśnie też zjawisko suchej burzy, czyli burze bez opadów, ale ogniste tornada i tak dalej. Te silne wiatry przenoszą i podsycają właśnie te pożary, które już buchają, do dalszych regionów. I żeby tak zobrazować, to pożar 20 km potrafi przejść, spłonność potrafi 20 km w ciągu 5 godzin. Prędkość pożaru jest w zasadzie szybsza od prędkości z jaką porusza się człowiek, więc będzie miał problem z, z, z ucieczką. Dlatego tak ważne są sygnały i dlatego tak ważne są wezwania tam wśród rządu australijskiego do mieszkańców, żeby o wiele, wiele wcześniej, czasami dwa dni przed, trzy dni przed, opuszczali swoje miejsce zamieszkania i niektórzy się dziwią, przecież nic się nie zbliża, nic jeszcze nie widać, może ominie. tak? Australijczycy w większości, w tych terenach, gdzie występują pożary, są na to uczuleni i jeśli nawet jest pogoda załóżmy deszczowa, ale jest informacja, że mogą tutaj spłonąć okolice, to od razu się ewakuują. W stanie Queensland spłonęły nawet wilgotne lasy deszczowe, wilgotne lasy deszczowe i to jest właśnie jedno z najstarszych na świecie lasów deszczowych, w tej części właśnie Australii, natomiast w Nowej Południowej Walii na zachód od Sydney znajduje się taki Park Narodowy Wolemi i tam z kolei znajdują się takie drzewa iglaste o nazwie Wolemia Szlachetna i one zostały odkryte w roku 1994 i jeszcze do niedawna były uznawane za skamieniałości, datowane na późną jurę Mesozoicznej, czyli jakieś 150 milionów lat. No i okazało się, że jednak żyją. Odkryto właśnie w tym roku je 1994. Żyją, mają się dobrze, no ale właśnie jest ich zaledwie kilkaset sztuk. No i występują tylko tam i są tak cenne, że nawet nie można tam wchodzić turystom. No i gdy występują właśnie w okolice pożary, gdy przychodzą takie ekstremalne zjawiska, to oddziały straży traktują ten teren jako priorytet. I spośród właśnie tych terenów otwartych, tych ekosystemów, gdzie nie ma e, ludności. Nawet można pokazać sobie zdjęcia w internecie, jest ich sporo, które pokazują te drzewa dookoła, Gdzieś tam spalone, a te drzewa ocalały. No i w Australii są pewne takie też, trzeba przyznać, rośliny pirofity. To są takie, które są uzależnione od ognia, czyli wręcz potrzebują go, żeby właśnie się rozmnażać. No i ten ogień. On stymuluje ich wzrost, no kiełkowanie, no i dobrze radzą sobie generalnie, no dobrze, dobrze sobie radzą w takim klimacie, w takim środowisku, gdzie są poza pożary. No jednak, co za dużo, to niezdrowo, no i ta skala pożarów jest zbyt duża. Temperatura nie, nie jest tak stymulująca już dla tych roślin, a poza tym te pożary przesuwają się w takie tereny, gdzie tych pirofitów właśnie już nie ma. I tam jest z tym problem. Co trzeba sprostować, jeśli mówię o lasach, to to, że to nie jest tak, że w Australii jest coraz gorzej, jeśli chodzi o. O obszary, które, które spłynęły, bo widzę często w nagłówkach takie, że pożary historyczne, największych historii i tak dalej. Trzeba powiedzieć, że w, w, w ostatnim sezonie 28 milionów hektarów lasów spłynęło. Wcześniej e, oczywiście mniej, było 10 milionów hektarów. Jeszcze wcześniej było 18, ale na przykład przełom roku 1974 i 5. to było 117 milionów hektarów drzew. I to były rekordowe ilości. Natomiast średnio podczas takiego roku pożarów, właśnie okolice 15-20 milionów hektarów lasów cierpi. No i podczas na przykład roku 19 i 20 zginęło 3 miliardy zwierząt. Trzeba to zaznaczyć. Zginęły tysiące koali, ba, 30% populacji zginęło wtedy, no i obecnie zostaje ich niecałe około 200 20 tysięcy. To jest bardzo mało osobników zostało. Poza tym uznaje się i już je za gatunek funkcjonalnie wymarły. To, z czym kojarzymy Australię, czyli kangury, czyli koale, to koala już może nie istnieć za kilkadziesiąt właśnie lat. Uznaje się je właśnie za taki gatunek funkcjonalnie wymarły, czyli taki, który przestaje w zasadzie spełniać znaczącą rolę w, w ekosystemie. Żeby zobrazować, gdyby wyjąć koalę z łańcucha pokarmowego, to w zasadzie i to jest przerażające, że nic się nie stanie. I mówi się o tym, że to co dla innych też jest śmieszne, że jedyny wkład takiej koali w łańcuch pokarmowy to jest to, że wydalają odchody, które są źródłem jakichś tam wartościowych składników, na przykład dla owadów. I generalnie koala jest też gatunkiem powolnym, ospałym, co nie pomaga właśnie temu gatunkowi w ucieczce, więc jest w takim w kleszczach można powiedzieć, bo nawet nie może uciec. Kolejne stadium to już stadium gatunku wymarły na wolności, a później wymarły, więc i, i coraz częściej mówi się właśnie to, że koali już się nie da uratować. Kolejnym takim zjawiskiem są powodzie. W Australii generalnie opady oscylują w granicach 600 mm, gdzie 1 mm to 1 litr wody na metr kwadratowy dla jasności. No i właśnie niby wszystko się zgadza. Sceptycy właśnie zmian klimatu mówią, że w telewizji straszą, opady znajdują się idealnie w średniej. Do najwyższej jej pory brakuje 60-70%. No, i tutaj pojawia się kwestia tego, czym jest w ogóle zmiana klimatu, zwłaszcza w Australii, to i globalne ocieplenie. Wiele osób wyobraża sobie, że temperatura będzie. Wzrastać, a że wszyscy spłoną, woda będzie tak wysoka, że, że, że wszystkich zaleje. To tak nie działa. Obserwuje się zmi zmianę klimatu w taki sposób, że mamy coraz większe skrajności. Mamy nasilenie tych zjawisk, i to właśnie widzimy po Australii. Czyli na przykład mamy tyle deszczu, spada, tyle deszczu, co spada w jeden rok, może spaść w trzy miesiące, a potem może nastąpić susza. Średnio się zgadza, zgadza. Tak, ale, no, ale właśnie widać, że finalnie kraj zmaga się z powodziami i. No i z suszami. I tu jest taki problem zmian klimatu. Nie można mierzyć się skalą rocznych średnich. To jest od 122 lat najbardziej mokry listopad mieliśmy teraz. To był taki historyczny najbardziej mokry. Najgorzej chyba pod tym względem wygląda właśnie Nowa Południowa Walia, bardzo często wspominana. Ona jest położona dosyć nisko. Ma bardzo płaski teren. Tam woda nie może nigdzie ujść w konkretne miejsce, tylko po prostu rozlewa się na takie duże, duże tereny i to co jest jeszcze minusowe, no to ziemia tam jest mało chłonna. To dodatkowo nie pomaga. No i Południowa Australia notowała w ostatnich dziesięcioleciach redukcję opadów od 10 do 20%. Jest ich mniej, zwłaszcza od kwietnia do Października, także tutaj to bardzo widać. No, w Tasmanii na południu, właśnie mieliśmy najbardziej suche lato od 40 lat. Tutaj suma opadów była. 43% niższa, tak więc widać, że z jednej strony mamy ym, ulewy, a z drugiej strony mamy, mamy suszę. I to jest, się dzieje wszystko w jednej Australii. Teraz w tym roku, w marcu, w taka fala powodziowa zatopiła kilka miast i y, mostów w Queensland i y, nowej południowej Walii, i 80% rocznej sumy opadów spadło w zaledwie kilka dni. To, jest, to są ogromne, ogromne ilości. No i tu też y, trzeba powiedzieć, że te opady wiążą się często z burzami. Burze, jako że mamy zmianę klimatu, zwiększa się ich y, Siła kinetyczna. I te burze są około 50 razy, mają większą siłę. No są takie kraje na przykład jak Francja, gdzie ta siła, energia kinetyczna jest nawet 70% większa. To jest właśnie uwidocznienie tych gwałtownych zjawisk. I jeszcze jedną rzeczą to są morza. To, co um, aktualnie m, myślę, że jest najbardziej znajdowane, jeśli chodzi o Australię. Takie roczne um, anomalie temperatury powierzchni morza w zeszłym roku dla Australii to była szósta najwyższa w historii, um, w, a w niektórych miejscach zaobserwowano wzrost wody w okolicach, wielkiej rafy koralowej. To, co należy zaznaczyć, to to, że wody w okolicach Australii podwyższają się. Ich temperatura jest, jest wyższa od normy, nawet o 4 stopnie. Taka wielka rafa koralowa, która ciągnie się wzdłuż północno-wschodniej Australii, ma ponad 2300 km. No i koralowce przeżywają teraz tak zwany proces zbielenia. Mamy już tak zwane szóste wielkie wymieranie tej rafy koralowej. I z rafami jest taki problem, że one są złożone z takich koralów, które tworzą całe właśnie rafy koralowe. I aby utworzyły one takie rafy, potrzebują al i te algi żyją w tych koralowcach dokładnie e, z zooxantelle i dają tym koralowcom białka, tłuszcze, cukry natomiast algi dają dwutlenek węgla i schronienie i obecnie jest taka sytuacja w Australii że przy właśnie podwyższającej się temperaturze rośnie CO2 też jest tak dużo że powstaje z tego CO2 kwas węglowy w wodzie i algi nie są w stanie już przyjąć takiej ilości jeżeli nie są w stanie przyjąć takiej ilości w efekcie tych zakwaszenia wód to oddzielają się od tych koralowców i koralowce nie mogą żyć bez właśnie symbiozy z tymi algami, i już się mówi, że w ciągu 80 lat nie będziemy mieli już w ogóle raf koralowych ym, na świecie. Tak jest. Rzeczywiście nie da się określić w kilku zdaniach to, co się dzieje w obszarze klimatu i gospodarki, również ostatnich zawirowań politycznych. Australia właściwie stoi przed takim dylematem, jaką drogą pójść, co wybrać, jak też patrzeć przede wszystkim też na obywateli, bo oczywiście łatwo zakazać, wprowadzić jakieś regulacje, ale rzeczywiście często zawód, przykładowo tutaj górnika, daje możliwość utrzymania dla wielu, wielu australijskich rodzin. To też jest kwestia pewnie doprecyzowania, jaki model gospodarki. I chce przyjąć model gospodarki przeszłości, właśnie Australia, więc tam i duże lobby, i kwestia Chin pewnie jeszcze jest też osobnym wątkiem. Bardzo dziękuję za, za dzisiejsze spotkanie, za twoją wiedzę. Tomasz Rutkowski, który właśnie dzisiaj z geograficznego punktu widzenia patrzył na Australię i wyjaśnił jej zawiłości. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez Paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Bajkofi. Do usłyszenia!